Dzięki, wzajemnie, wzajemnie. Kochani, a rzeczywiście kondolencje dla was, kochani. Ja jedno co tak pamiętam bardzo kiedyś, tak jak się nawróciła jak mama. Mówi, to przecież nie Maryja, tylko Jezus. I rzeczywiście, to Jezus był ofiarą na krzyżu za nas, za nasze grzechy. O, kochani, chciałbym się z wami dzisiaj podzielić naprawdę fajną rzeczą, myślę. Fajną dla mnie. Czasami może być to ciężkie do przełknięcia, ale myślę, że może pomóc wam w dalszej drodze. A jak macie Biblię, to otwórzmy sobie list Jakuba. List Jakuba i rozdział 5 i werset 7. I jest napisane tak. Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, a spadnie wczesny i późniejszy deszcz. Halleluja. I dzisiaj będziemy mówili na temat cierpliwości. Amen? Amen. Halleluja. To jest świetna rzecz. Kochani, cierpliwość jest istotna w Królestwie Bożym. Wielu ludzi jest niecierpliwych, stoimy w trafiku i się niecierpliwimy, bo chcemy być szybciej tam, się denerwujemy, prawda? A ile razy to mówi, no już nie mam cierpliwości do niej, co nie? Zwłaszcza do żony. No nie mam cierpliwości. Nie mam cierpliwości do dziecka swojego. No nie, no... Co tu zrobić? No, lub odwrotnie, do męża. Nie wiem jak... I wiecie, i chcielibyśmy kogoś zmienić na siłę. I to jak najszybciej, żeby ta osoba robiła to, co ja chcę, prawda? I wtedy ja już nie bym był niecierpliwy, tylko bym był cierpliwy. Co jest nieprawdą. Nie jesteśmy od tego, żeby zmieniać innych ludzi, tylko od czego? Po czym poznajemy chrześcijanina? Po miłości, amen? Po miłości. Jesteśmy od tego, żeby miłować innych ludzi. I kochani, cierpliwość ma... jest oczywiście owocem, prawda? Jest owocem. Ale cierpliwość jest bardzo taka skomplikowana czasami. Dlatego, że my nie przywiązujemy uwagi do cierpliwości. My po prostu już tacy jesteśmy, prawda? Jak się denerwuję, no to taki już jestem, co nie? Ile to razy to mówili? No tak mnie Bóg stworzył, no. I kochani, Bóg chce zmienić to, żebyśmy my byli cierpliwymi ludźmi. I będziemy mówić, co to jest cierpliwość, kochani. I Bóg, kochani, przykłada wiele starań do tego, żebyśmy my byli cierpliwymi ludźmi. Nauczyli się, jak być cierpliwym człowiekiem. A powiem wam, że każdy z nas tutaj, każdy z nas przeszedł czas lub przechodzi, lub będzie przechodził, że jest niecierpliwy. I jak powiem wam dlaczego, to zobaczycie, że to dotyczy każdego z nas. Czy kiedyś myśleliście na temat, co to jest właściwie cierpliwość? Kto to jest osoba, która jest cierpliwa? I większość, kochani, uważa, że to jest umiejętność czekania. I powiem wam, że to jest 1/100 prawdy. To jest 1/100 prawdy. Dlatego, że cierpliwość to jest umiejętność czekania, ale prawdziwa cierpliwość to jest umiejętność dobrego zachowania, kiedy czekamy. Amen? Bo co za cierpliwość masz, jak czekasz, a bijesz swoją żonę na przykład? Są chrześcijanie, którzy biją żony, tak? Co za cierpliwość masz, jeżeli stoisz w trafiku i przeklinasz tego człowieka tam z przodu? Co to jest za cierpliwość? Bo nie chce ruszyć. To jest żadna cierpliwość. Musisz czekać, ale nie zachowujesz się dobrze.
Amen? A w kościele, kochani, ilu ludzi chce być w służbie jakiejś? I się domaga, i się denerwuje. No dlaczego ja jeszcze tego nie robię i tego nie robię? I ma pretensje jeszcze do Boga. No. A najlepiej to nie ma pretensji do Boga, bo to nic jak ma pretensje do Boga. Ale ma pretensje do pastora. No przecież ja powinnam. Jesteś niecierpliwy. Musisz zaczekać na czas Boży. A jak tak czynisz, to znaczy, że Bóg zmienia ciebie i chce, żebyś się nauczył być cierpliwym. Żebyś się dobrze zachowywał, kiedy jest czas czekania. Nie jest tak? Amen. I kochani, cierpliwość jest bardzo istotną rzeczą. Ale niecierpliwość, kochani, wypływa z naszej pychy. Bo ja chcę już. Ja chcę teraz. To mi się należy. I kochani, w ten sposób okazujemy niecierpliwość. Ale tak naprawdę podłożem tego jest pycha nasza. Jest nasza pycha. I kochani, my musimy zdać sobie z tego sprawę, że Bóg chce to zmieniać. Bóg chce zmieniać te rzeczy w naszym życiu. I to, co my mamy zrobić, to się poddać pod Boże działanie. Pod Boże działanie. A my stosujemy tak zwaną niecierpliwość w swoim życiu. I zaczynamy kopać. Wiecie, jak Indianie zmieniają konia? Indianie zmieniają konia w ten sposób, że wbijają patyk, badyl, przywiązują konia do badyla na sznurku i ten koń stoi. Stoi jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. I na początku koń wierzga, bo nie może sobie dać z tym rady. Bo stoi, wierzga, kopie ile się da. Ale po pewnym czasie koń się uspokaja. Koń nie dostaje pić, nie dostaje jeść w tym czasie. Po trzech dniach koń już jest łagodny. Koń już jest łagodny. Kochani, Bóg chce zmienić nas, żebyśmy byli łagodni ludzie, kiedy czekamy. Kiedy czekamy. Na coś. Amen? I kochani, Bóg jest dobrym ojcem i robi to w sposób taki, żeby to działało w naszym życiu, kiedy On nas zmienia. Żeby to było w 100% successful. W 100%. I dlatego stosuje takie działania, żeby to nas bolało. Żeby do tego stopnia nas doprowadzić, żeby już nam tak wrzało tu pod czachą, że już nie możemy wytrzymać. I wtedy, kiedy się poddamy, Bóg zaczyna wkraczać i mówi, o, to jest czas. To jest i Bóg doprowadza nas do takiego wrzątku w naszym życiu. W czymkolwiek mamy problem, Bóg doprowadza nas do wrzenia. I wtedy, kiedy już mówimy, no to ja już nie wiem, co ja mam robić, nie mam siły. Już wszystko próbowałem, nic nie działa. I to jest to, kiedy Bóg zaczyna sam zmieniać nas. Widzicie, Bóg jest dobry. Bóg nie chce nikogo ranić. Bóg chce zmieniać. Ale to boli. Ale to boli. Powiem wam, że to dotyczy wszystkiego. To dotyczy uzdrowienia. Ludzie chcą być zdrowi. Panie, no przecież uzdrowiłeś mnie na krzyżu. Amen. Uzdrowiłeś mnie. To dlaczego ja nie jestem jeszcze zdrowy w ciele? No musisz się nauczyć teraz wziąć to. Amen. Teraz Bóg uczy cię, jak masz wziąć to uzdrowienie. No ale ja chcę jeszcze to. Kochani, na wszystko przyjdzie czas. Ale my musimy toczyć walkę tutaj. Amen?
Bóg nie chce leniuchów w swoim królestwie. Bóg chce ludzi, którzy walczą o pewne rzeczy. Bóg wszystko już uczynił. Amen? Ale to nie znaczy, że my mamy nałożyć ręce na ręce, czy nogi na nogi, nie wiem, jak to się mówi. I co? I nic nie robić. Bóg chce, żebyśmy spędzili czas z Nim. Żebyśmy walczyli o to. Żebyśmy nauczyli się, jak brać rzeczy od Boga. A my chcemy wszystko po swojemu robić. Dlatego, że jesteśmy niecierpliwymi ludźmi. I powiem wam, że niecierpliwość człowieka powoduje, że wychodzą z woli Bożej, że ranią innych ludzi, bo są niecierpliwi, nie czekają na swoją kolejkę, nie czekają, aż się nauczą. Chcą teraz. I to jest pycha. A pycha mówi, ja jestem gotowy na wszystko. Ja już mogę podbijać świat, mogę wszystko, wszystko. A Bóg mówi, chłopie czy dziewczyno, ty w ogóle jeszcze nie zacząłeś, no. Ty nie wiesz, co to jest. Dlatego Bóg chce, żebyśmy spojrzeli na to z innej strony. Że Królestwo Boże to nie jest to, że są służby i tak dalej. Królestwo Boże jest to, że my jesteśmy z Bogiem i cieszymy się Jego obecnością. Przybliżamy się do Niego. To nie jest robienie kariery. To nie jest robienie nie wiadomo czego. To nie jest to, że się wyjdzie i głosi się z zakazalnicy. Królestwo Boże to jest codzienne Twoje życie. Jak Ty żyjesz codziennie? Co Ty robisz, kiedy przebywasz ze swoją żoną? Jak Ty rozmawiasz z nią? Amen? Czy jesteś cierpliwy w stosunku do niej? Czy jesteś cierpliwy w stosunku do swoich dzieci? Amen? Jak reagujemy? A my jesteśmy niecierpliwi. A zwłaszcza do innych ludzi. Ktoś coś ci powie, a ty już, bum, w nerwy. Bo jesteś niecierpliwy. Jeszcze dużo pychy w tobie mieszka i Bóg to zmienia. I dlatego posyła ludzi na twojej drodze, żeby ci podkręcili trochę ten gaz, żeby ci tu wrzało. Żebyś zdał sobie sprawę, że jeszcze nie wystartowałeś nigdzie. Czacha ci paruje i to jest dobry znak. I Bóg mówi tak, że jak się poddasz jako syn pod Jego działanie, to On to będzie zmieniał. Ale jeżeli nie poddasz się, to zaczynasz wychodzić z woli Bożej. I Bóg nic nie będzie robił. Widzisz, Bóg traktuje nas jak synów, kiedy się poddajemy. Wtedy On jest jak taki tatuś. I przychodzi, tak, ja wiem, że boli. Przytul się. Trochę przejdzie. Później znowu poboli, ale przyjdzie, znowu cię przytulę. Aż wreszcie to zniknie, że jak ktoś ci coś powie, to już nie będzie ci przeszkadzało. Amen? A my się obrażamy szybko. My to tak się obrażamy szybko, że hej. Ale co my mamy robić? Ja nie będę się obrażać. Amen? Będę znosić cierpliwie tego łajdaka, aż go Bóg zmieni. Będę znosić cierpliwie tą babę, aż ją zmieni, bo ma duży, duży jęzor, klepie nim, ale ja będę cierpliwie znosić ją, aż Bóg ją zmieni. Amen? Kochani, i to jest człowiek cierpliwy, który cierpliwie czeka na Boże działanie, a nie bierze wszystko w swoje ręce i robi. Halleluja. Bóg, kochani, jest dobry. Cierpliwość to jest też moc, by znosić. By znosić w miłości swojego brata i siostry. Co Biblia mówi? Znoście się w miłości. Kochani, dlatego, że każdy z nas jest inny. Wielu z nas jest niedojrzałych. Inni są mniej dojrzali, inni są bardziej dojrzali. Czasami z niektórymi się ciężko rozmawia i trzeba znosić ich w miłości.
Czasami po prostu w ogóle nie można rozmawiać i trzeba znosić w miłości. Amen? Ja. My zapraszamy do domu ludzi, których lubimy, prawda? No i co to jest za okazanie miłości, jak lubisz kogoś? Zaproś kogoś, kogo nie lubisz. Podaj mu obiadek, uśmiechnij się. Nie jest tak? I wtedy będziesz miał chwałę u Boga. A żadna chwała, jak się zapraszamy na obiadki, lubimy sobie pogadać, co nie, bo się lubimy. Cierpliwość, kochani, to jest moc, by znosić. Znosić przeciwności, znosić rzeczy, które nam się nie podobają. I jeżeli poddamy się pod Boże działanie, pod Bożą moc, to Bóg to będzie zmieniał w nas. Naprawdę. Ja widzę, kochani, na tyle lat, ile jestem chrześcijaninem, że Bóg mnie wiele uczył rzeczy. Ale największą rzecz, jaką sobie zdaję sprawę, to jest to, żeby mnie zmienić, jeśli chodzi o cierpliwość. I to zabiera, jak do tej pory, ileś lat, ja już musiałbym przeliczyć. Bóg cały czas ćwiczy mnie w cierpliwości. I was też. Amen? Coś dostaniecie od Boga, a później znowu czekacie na coś. I znowu czekacie. I jak będziecie reagować? Czy będziecie się dobrze zachowywać? A? Cierpliwość to jest zdolność dobrego zachowania. Ability to behave good while you wait. I powiem wam, że to jest świetna rzecz, kochani. Być cierpliwym. Świetna rzecz. Moja żona, jak brała uzdrowienie od Boga, zajęło jej to, nie wiem, 2 czy 3 miesiące, ale codziennie. Codziennie zbliżała się, codziennie brała od Boga to, codziennie, aż wreszcie wzięła. Amen? Halleluja. I to jest to, walczyć ze swoimi słabościami, walczyć z przeciwnościami, nie poddawać się, amen? Tak jak Jezus, coś było, poszedł, przemówił do drzewa figowego, padło drzewo figowe. Mówić, przemawiać do góry. Amen. Przemawiać do góry. Ćwiczyć się. W wojnie. Nie poddawać się. Pamiętajcie, nigdy nie można się poddać. Niecierpliwość jest taka, że się szybko poddajemy. Czy nie jest tak? Ludzie, którzy są niecierpliwi, nie mogą nic skończyć. Bo żeby coś skończyć, to coś trwa. Żeby skończyć szkołę, to ileś lat trzeba się uczyć. Ale jak jesteś niecierpliwy, chcesz mieć już pieniądze, no to nie skończysz szkołę. Wszystko jest rozłożone w czasie. Wszystko jest rozłożone w czasie. Bóg jest dobry, naprawdę. Ale powiem wam, że kiedy my poddajemy się pod Boże działanie, to on staje się chyba jeszcze lepszy. Jeszcze lepszy. I tak mówi, o, widzę trochę pokory w tobie. Troszeczkę. Ale wtedy on się cieszy. Pan się cieszy, bo dla niego to jest najważniejsze. My z pokorą przychodzimy do niego, jak takie baranki. Tak. Be, 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 be. I on wtedy mówi, tak, rozumiem twoje beczenie. Rozumiem cię. Tak ci jest źle, no. Ale wtedy to zaczyna działać i zmieniać. Kochani, okaże się, że później dostaniemy wspaniałą koronę chwały. U nas Marek, wiecie, kto jest Marek? On jakiś czas temu modlił się, żeby... Jak się... Właściwie nie pomodlił się. Siedzieliśmy, on mówi tak... No chciałbym, żeby Bóg mi pokazał, jak to tam w tym niebie jest, tak. I wiecie co? Tydzień później Bóg mu dał sen.
I w tym śnie on wyszedł z ciała i nagle przeleciał gdzieś przez różne rzeczy, gdzieś lecieli i nagle znalazł się. Zresztą razem mówi, że w tym śnie byliśmy. I znalazł się w niebie i tam i opowiadał, ja to wszystko skracam teraz, ale mówi, pierwsza rzecz, którą zauważył, wszyscy byli młodzi tam. Nie było starszych ludzi. Wszyscy młodzi. Poza tym druga rzecz, którą ludzie nie potrzebowali innych przyjaźni, innych ludzi. Wszystko Bóg załatwiał. Tam w ogóle nie było tego, że... I następna rzecz, którą mówił taką, że on w ogóle nie miał chęci wracać tam, że w ogóle tego nie obchodziło, co się dzieje tam na ziemi. To w ogóle było poza nim. Nie interesowało, co się dzieje z żoną, z dziećmi, z synem. Obojętne to było. To już jest całkowicie gdzie indziej. Jesteś w innym świecie. Kochani, każdy chce z nas trafić tam. Amen. No to bądźmy cierpliwi. No. Przyjdzie czas. A w tym czasie Bóg nas zmienia. A w tym czasie Bóg nas zmienia. I kochani, to jest dobra wiadomość dla nas wszystkich. Amen. Kochani, a jest wiele rzeczy, gdzie Bóg zmienia nas w różnych dziedzinach. Ale cierpliwość to jest taka najdłuższa rzecz, w której Bóg nas zmienia. Cierpliwość wymaga czasu. Wymaga czasu. Wymaga tego, żeby przeprowadzać nas przez różne rzeczy. Żebyśmy uczyli się tej cierpliwości. I to wymaga od nas też współpracy z Bogiem. Dlatego, kochani, zachęcam was, żebyście współpracowali z Bogiem. Żebyście nie poddawali się. Cokolwiek się dzieje w waszym życiu, przeciwności, to jest ku dobremu wszystko. To jest ku dobremu. Bóg jest Bogiem dobrym. Wspaniałym Bogiem. To, że się dzieją rzeczy w naszym życiu, to nic nie zmienia. Nie zmienia to Boga, że Bóg jest dobry. Bo Bóg nas wyprowadza z tych rzeczy. Z każdych rzeczy, jakie są złe w naszym życiu, Bóg wyprowadzi. Zajmuje to czas. Zajmuje to trochę walki. Ale rezultat będzie wspaniały. Amen? Halleluja. Kochani, każdy z nas ma problem gdzieś z niecierpliwością. Każdy z nas. Możecie przyznać się do tego lub nie, ja i tak wiem swoje. Ale jeżeli potrzebujecie modlitwy dzisiaj o to, żeby być cierpliwym, o to, żeby nie rezygnować, żeby poddać się Bogu, to naprawdę z chęcią będę się modlił o was. Dlatego, że to jest ważne, żebyśmy się o siebie modlili. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie rezygnowali z modlitwy. Dlatego, że modlitwa sprawiedliwego, a ja jestem nim, w Chrystusie Jezusie, wiele może. Wiele może. I wy jesteście sprawiedliwi. A więc, kiedy razem się połączymy, wiele rzeczy może się rozwiązać. Amen. Halleluja. Kochani, naprawdę, a myślę, że Bóg dał mi to, ten temat, żeby o tym mówić dzisiaj. Że to wam się przyda, że to wam pomoże trochę przynajmniej, żeby dalej iść i zdać sobie z tego sprawę, że Bóg jest zainteresowany każdą rzeczą w waszym życiu. Każdą rzeczą. Każdą najmniejszą rzeczą. Amen? Halleluja. Głowa do góry, kochani. Głowa do góry. Bóg zmienia nas. Bóg się cieszy z tego. I Bóg nie płacze na ten temat. Nie płacze, naprawdę. Wiecie co? Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz się podzielić. Ja trochę przyspieszam to tak, ale jak miałem kiedyś sen, to były lata temu, i przyszedł w tym śnie do mnie Jezus z aniołem
I wziął mnie tak na ręce i mówi do mnie, wiele wycierpisz, trzymaj się. I w tej samej sekundzie widziałem jego twarz. I kochani, w ogóle nie było współczucia w tym. W ogóle żadnej łzy, po prostu normalna rzecz dla chrześcijanina. Każdy chrześcijanin musi przejść swoje. Każdy chrześcijanin. W tej chwili my nie przechodzimy tak wielkich rzeczy, jak w pierwszym wieku Kościoła, gdzie ludzie umierali, gdzie byli rozszarpywani przez lwy, gdzie były ścinane głowy, gdzie ludzie cierpieli, byli torturowani. W tej chwili jest, nie ma tych czasów. I powiem wam, że po prostu to jest normalna rzecz. Normalne. Przyzwyczajcie się do tego. Po prostu trzeba się przyzwyczaić. Będziemy przechodzić różne rzeczy. Jedni takie, inni inne. Ale w tym wszystkim Bóg nas zmienia. Bóg nas zmienia. Jeszcze jedną rzecz, z którą chciałem się podzielić, ale to już tylko do Romana. Dzisiaj wielbiliśmy na samym początku. Bóg pokazał mi tak, że przyszedł do Romana. Podał mu tak łapę, dosłownie tak, a śmiał się cały czas. Objął go tak i mówi, a przejdziemy to razem. Przejdziemy. Widzicie? I to jest zachęcenie dla Romana. Po prostu jest kwestia czasu. Bóg przechodzi z nami rzeczy ciężkie. Bóg przechodzi. I to jest wspaniałe. Amen. Że nikogo nie zostawi. Dlatego powiedział, nigdy was nie opuszczę i nie zostawię. Amen. Alleluja. Kochani, niech was Bóg błogosławi. A dlatego, że ja będę jechał, ale zanim pojadę, to kochani, jak ktoś potrzebuje modlitwy dzisiaj, to zachęcam. I będziemy się modlić. Amen.